27 sierpnia 2022 roku i śpieszę się, dlatego, że jest godzina 00:00. 26 sierpnia. Już jeden, kurde, teraz. A, widzisz, udało nam się ten jeden moment uchwycić. Gdzie jesteśmy? Znajdujemy się na ulicy Więckowskiego 36, w miejscu, w którym póki co mieści się jeszcze Klub Konkret oraz Muzeum Sztuki w Łodzi. Opowiedz coś o tym miejscu. Muzeum Sztuki w Łodzi, a potem Konkret. I co dzisiaj się dzieje? Dzisiaj jest impreza, jest to, trzeba powiedzieć, nie wszyscy może wiedzą, że to jest to jedna z ostatnich imprez w tym klubie, ponieważ klub musi się zamknąć, no z końcem września muszę się stąd wynieść. W związku z tym jest to jedna z kilku imprez, które są takim pożegnaniem ludzi, którzy tutaj grali, albo którzy nie grali, ale nam jakoś pomagali, albo po prostu moich przyjaciół. Na przykład dzisiaj tutaj po raz pierwszy w moim klubie zagra mój serdeczny przyjaciel od wielu lat, czyli DJ Rebus, i jestem tym bardzo podekscytowany. Pozdrawiamy. Oczywiście pozdrawiamy. Bombka jest z nami. Witamy, cześć. Dobrze, zobaczymy się w środku. No to widzicie, ludzie przychodzą, spotkamy się w środku. Także cóż, no po prostu wszyscy nadal jesteśmy podekscytowani tym, co dalej. Co dalej wymyśliłeś, co będzie. Bo wiemy, że to jest tylko część. Znaczy, nie wiem, czy na szczęście, czy niestety, ale przyszłość nie zależy od tego, co ja sobie wymarzę. Może w kwestii klubu to niestety nie zależy ode mnie. W związku z tym muszę czekać na... dostałem ofertę wstępną od miasta, od Urzędu Miasta Łodzi, że podejmą się szukania jakiegoś lokalu dla mnie. Nie jest powiedziane, że ten lokal znajdą, ale no przynajmniej miły gest, że takiego lokalu szukają. Mam nadzieję, że szukają. I jestem im za to wdzięczny. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak wyjdzie, no to będę starał się Klub Konkret gdzieś przenieść. A jeśli nie, to... Będziemy myśleć dalej. Nie, to myślę o wielu jakby możliwościach, jakich mógłbym się podjąć. Widziałem reklamówki w tramwajach, że jak się ma 50 lat, to nie jest za późno, żeby zostać motorniczym MPK na przykład. W związku z tym jest w Łodzi trochę tych furtek takich, którymi można zarabiać pieniądze. Tak, oczywiście, czyli wszystkie furtki są otwarte. Nie wszystkie, ale te do MPK z tego co widziałem są. Dobra, i do McDonalda na pewno też. Boję się, że jestem już za stary na McDonalda. Myślę, że niestety nigdy nie jesteś za stary. Dobra, nieważne. Nieważne. No może rzeczywiście. Ale ogólnie chciałem tylko podkreślić bardzo mocno to, że w naszym mieście jest chujowo. Okej, ale nie tylko na pewno. No bo w końcu jest teraz... Nie tylko chujowo. Dlatego, że chociaż mamy tą imprezę, czy jesteśmy tutaj, wiesz, jakby dzieją się dobre rzeczy, więc skupmy się na realnych, dobrych sprawach. Nie jest dobrze teraz? Nie jesteś szczęśliwy w tym momencie? No, w tym momencie jestem szczęśliwy, ale no, tych miejsc pozytywnych w tym mieście, nad którymi warto się skupić, boję się, że jest coraz mniej i będzie ich coraz mniej. Czyli można się bardziej na nich skupić. Powinniśmy doceniać, wtedy bardziej się na nich skupiamy. Zawsze ci się wydaje, że wszystko można wytłumaczyć pozytywnie? Nie, że wszystko ma stronę pozytywną. No ale jak ma swoją coraz mniejszą albo przystaje... To trzeba walczyć o to, żeby była coraz większa. Więc właśnie, żeby walczyć trzeba najpierw stwierdzić, że dzieje się źle, a dzieje się w tym mieście dosyć... Nie, walczyć trzeba niezależnie od tego, czy się źle dzieje, czy dobrze, robisz swoje. Ta konstatacja, którą przed chwilą tutaj wygłosiłem, wybrzmiała dosyć mocno, że jeśli chodzi o działania kulturalne i to nie takie, wiesz, typu, nie wiem, jakaś sztuka wyższa, teatry czy tak dalej, chociaż też nie jest jakoś specjalnie różowo w tym mieście, to jeśli chodzi o sztukę, o kulturę niezależną, jest... Dajemy sobie radę, ale dajemy sobie radę własnymi siłami i często własnym kosztem. Pójdziemy teraz zobaczyć, chodźcie, jak tam dalej jest.
Siemanko, cześć. Siemanko, cześć. Chcecie kogoś pozdrowić? Wszystkich. Wszystkich bawiących się w konkrecie, wszystkich lubiących konkret. Wszystkich, wszystkich. Co? Super, że jesteś tutaj. Dzięki. Ja też się cieszę. Też się cieszę, że mogę chociaż te oczy ostatniej imprezki. Cześć, cześć. Co ty robicie? Odpoczywamy. Imprezujemy. I jak wam się podoba tam w środku? Jak jest? No super. Bardzo. Gra na szkumby i grać. Bardzo fajnie gra. Jest git, jest git. Czyli zaraz wracacie tam? No tak. Szybka tylko fajka. Szybka fajka. Tak. No, no. Dobra, dobra. To do zobaczenia. Dobra. Cześć, siemanko. Zobaczmy, jak jest.